Prawidłowo dobrana i zamontowana instalacja LPG nie ma żadnego wpływu na rozruch silnika z rana. Wpływ może mieć akumulator oraz układ zapłonowy, a także poziom paliwa w zbiorniku. Jeżeli mamy akumulator, który już powiedzmy sobie jest stary, nie posiada swojego odpowiedniego prądu rozruchu, może to wpływać negatywnie na rozruch silnika, nie możemy po prostu zapalić samochodu. Napięcie nam za bardzo spada i jest to niemożliwe. Drugą rzeczą, która ma duży wpływ na rozruch silnika z rana, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy mamy bardzo niskie temperatury, wilgotność otoczenia jest wysoka, jest układ zapłonowy. Są to świece, przewody zapłonowe oraz cewka zapłonowa. Gdy mamy zimny silnik, mamy dużą wilgotność otoczenia, układ ten jest narażony na tak zwane przebicia. W momencie rozruchu napięcie, które ma trafić na elektrody świec, nie trafia na nie, bo występuje przebicie w układzie i to uniemożliwia nam rozruch samochodu. I należy pamiętać, że jeżdżąc na LPG należy zawsze trzymać poziom paliwa w zbiorniku. Minimum 1/3 poziomu zbiornika, tak aby pompa cały czas była zanurzona w paliwie, tak żeby była chłodzona tym paliwem. Jest to bardzo ważne, bo poruszanie się samochodem z instalacją LPG bez benzyny w zbiorniku może doprowadzić do uszkodzenia pompy paliwowej, no i o czym wcześniej wspomnieliśmy, może doprowadzić do uniemożliwienia rozruchu samochodu z rana.